Słuchajcie, dzisiaj parę słów na temat drona, który jest hitem tak naprawdę i wiele osób, właściwie wszyscy, którzy go kupili, są bardzo zadowoleni. Ja nie usłyszałem ani jednego zdania na temat tego drona, które byłoby negatywne czy krytyczne. Na papierze on nie wyglądał tak dobrze na etapie wprowadzenia na rynek. Ja go kupiłem od razu, nie wahałem się, bo wiedziałem, że to będzie bardzo dobry model. A to z tego względu nie wyglądał dobrze, że ma dwa małe sensory, stosunkowo małe, 1/1/3 cala. I to, co ciekawe, te sensory są stosowane dość powszechnie w takich modelach jak m.in. Mini 4 Pro, Mini 3 Pro wcześniej, oczywiście Mini 3, ale też m.in. takie drony jak Avata 2 czy kamera Osmo Action 4. I teraz, gdyby ktoś mnie zapytał, dlaczego R3 jest tak dobry, mogę powiedzieć, bo jest praktycznie dronem kompletnym. Oczywiście za parę tygodni czy za miesiąc, dwa wejdzie jego następca i ludzie będą mówili, że nie warto już kupować R3. Może się zmienić trochę podejście, też moje, ale muszę powiedzieć, że aż tak bardzo nie dokucza mi fakt, że tutaj są małe sensory. Stosunkowo małe oczywiście. Ostatnio wykonywałem ujęcia wieczorne podczas imprez plenerowych i podczas koncertów i mogę powiedzieć, że całkiem dobrze się spisywał. Mieliśmy super wieczory, czy to noc świętojańską, gdzie było trochę światła i on spokojnie sobie dawał radę. Wiadomo, że gdy tego światła brakuje, pojawia się ziarno, ale mimo wszystko świetnie sobie dawał radę. I teraz, gdzie są jego bardzo mocne strony? Wiadomo, że jest to dron większy niż miniacze, ma mocniejsze silniki, ma dużo większe akumulatory i ma dwa razy większe napięcie, jeżeli chodzi o zasilanie. I to jest podstawa. Jeżeli latasz w terenie, poza miastem, gdzie zależy Ci na stabilnym locie, gdzie zależy Ci na długim czasie lotu i świetnym, mogę powiedzieć, on naprawdę w powietrzu się bardzo dobrze spisuje, czyli świetnej charakterystyce lotu, to naprawdę R3 jest dobrym wyborem. Biorąc pod uwagę, że on ma już OcuSync 4, czyli ma bardzo dobry zasięg, ma całkiem przyzwoite te kamery, pomimo że, tak jak mówiłem, matryce na początku, gdy go wprowadzono na rynek, te matryce były hejtowane. Ludzie stwierdzili, że są mniejsze niż 1 cal, więc nie warto się nimi zajmować. Ale on sobie naprawdę, ale ten model zdał egzamin i do dzisiaj cieszy się dużym powodzeniem. Czas lotu super, około 40 minut, 35-40 minut realny czas lotu, więc jak ja mam 3 akumulatory, to spokojnie mi to wystarcza na 1,5 godziny. Jeżeli rozsądnie gospodaruję tymi akumulatorami, jest ekstra. I teraz, patrząc na zasilanie, ten hub do ładowania to jest hicior. Stanowi on taką swoistą cegłę, bo to jest ciężkie, ale mimo wszystko jest to, nawet można nazwać go powerbank, bo taką funkcję sprawuje. Mamy też możliwość tutaj transferu energii z dwóch akumulatorów na ten, który jest najlepiej doładowany, czyli możemy sobie doładować akumulatorek, żeby w tym jednym mieć najwięcej i też po aktywacji tutaj w tym miejscu USB-C działa nam jako powerbank. Więc genialna sprawa, bardzo dobrze się sprawuje i on został też adoptowany w kolejnym modelu, a mianowicie Avata używa tego samego patentu, jeżeli chodzi o huba do ładowania. Latałem nim też przy silnych wiatrach w górach, głównie w Beskidzie Żywieckim i mogę powiedzieć, że nie było żadnego problemu. Oczywiście były takie sytuacje, gdzie odpuściłem sobie całkiem loty, bo wiatr był bardzo silny, ale jeżeli widzimy, że jesteśmy w stanie sobie mniej więcej ogarnąć, że nie jest to porywisty wiatr, w tym momencie on da radę. Mocne silniki. W tym momencie on da radę i nie powinien nas zawieść w żadnej sytuacji. Jeżeli chodzi o budowę samą, wszystko jest ok. Dość funkcjonalny jest ten dron. Wiadomo, tutaj mamy slot karty pamięci USB-C z tyłu. Mogło być troszeczkę lepiej dostępne, ale nie ma co narzekać. Sondy przednie i górne i tylne, czyli mamy tylko 4 tutaj czujniki, plus do tego oczywiście dolne wraz z lampą i czujnikami podczerwieni spisują się rewelacyjnie. On bardzo ładnie działa, jeżeli chodzi o
omijanie przeszkód radzi sobie świetnie. Można ustawić mu algorytmy, jeżeli chodzi o omijanie przeszkód, i lata na krawędzi jak taki hiszpański tancerz. Powrót do punktu startowego też ma już według nowych algorytmów, pokazuje nam ścieżkę podejścia i może albo optymalizować ścieżkę zejścia do punktu bazowego podczas RTH, albo podnosi się i klasycznie schodzi, w zależności jak go ustawimy. Tutaj przez te czujniki można też spojrzeć, jest taka możliwość w aplikacji po aktualizacji, i to co jest też świetne, że można deaktywować dolne czujniki, latać bardzo nisko, tuż nad ziemią praktycznie. Można taką funkcję uruchomić, która pozwala nam na latanie praktycznie 10 czy 20 cm nad powierzchnią ziemi. To są te nowości, które zostały wprowadzone. Oprócz tego on ma wszystkie te tryby inteligentne, czyli ma na przykład Active Track, śledzenie z przodu, z tyłu, po tarczy zegarowej, na małym promieniu, ale też na dużym, i te promienie możemy sobie sami zdefiniować, po jakim promieniu on będzie chodzić, i bezpośrednio podczas śledzenia możemy przestawić sobie, żeby na przykład z godziny 6 na 9 i z małego promienia, powiedzmy 7-metrowego, przeszedł na 10 czy 12-metrowy, więc pod kątem funkcjonalnym jest super. Ja wykorzystuję często spotlight w nim, bo zarówno działa w jednokrotnym obiektywie, jak i trzykrotnym. Tak samo jeżeli chodzi o active track czy point of interest. POI stosuję mniej, bo zwykle krążę manualnie, ale jeżeli chodzi o spotlight, warto tę funkcję wykorzystać. No i to, co często stosuję jeszcze, to są hyperlapse w wersji waypoints. Bardzo dobrze mi się to sprawdza, bo jestem w stanie sterować zarówno wysokością, jak i kątem kamery i odległością od obiektu, i uważam, że to jest jedna z najciekawszych funkcji, żeby pokazać obiekt w sposób taki efektowny, przez duże zmiany pokazać, na przykład na placu budowy albo na miejscu wydarzenia plenerowego, a jednocześnie zrobić to w sposób króciutki, i na ludziach, którzy nam zlecają tego typu pracę, robi to mega wrażenie. To, co chciałbym dodać jeszcze tutaj, jeżeli chodzi o tego drona, on ma już znak C1, tak? Czyli możemy latać normalnie na uprawnieniach A1, A3, nie trzeba nic kosztownego do niego, żadnej większej licencji typu NSTS, może spokojnie latać na A1, A3. Druga rzecz, o której chciałem powiedzieć, to ma tutaj dwa obiektywy. Pierwszy obiektyw to jest ekwiwalent ogniskowej 24 mm, to jest ten obiektyw dolny, a górny obiektyw to jest ekwiwalent 70 mm. I teraz to, co warto wiedzieć, że przysłona tutaj się różni, i dlatego filtry, ja mam tutaj akurat filtry Freewella, mam ich troszeczkę więcej, one to są filtry tak zwane split, czyli mają podzielone moce ND8 na ND16, 8 na górze, 16 na dole, dlatego że przysłona się różni. Jeżeli chodzi o filtry polaryzacyjne NDPL, one już mają jedną tarczę, bo nie sposób tak malutkich, byłaby zbyt duża winieta, żeby to miało sens. Tutaj mam filtry NDPL, one wszystkie są split, czyli ND8 na 16, 16 na 32, 32 na 64, 64 na 128. Bardzo ładnie zapakowane, tak to wygląda. No i też mam filtry już z efektami specjalnymi, albo zwykły UV, albo z mgiełką, lub też LPR, czyli to jest do ujęć nocnych. Ostatnio ten LPR ćwiczyłem podczas pokazów świecenia balonowego. Było troszeczkę już późno, bo to około 22, więc całkiem ciemno. Trochę ziarna wyszło ogólnie, niezależnie od filtra, ale jestem ogólnie zadowolony, więc polecam na pewno Freewella, bo ma najciekawsze rozwiązania dostępne na naszym rynku. Czy na Amazonie, czy bezpośrednio od Freewella można sobie nabyć i uzupełnić ten pakiet. Słuchajcie, czy coś jeszcze można powiedzieć? No wiadomo, jak się ogląda takie wideo jak to, trudno jest ocenić drona, ale on naprawdę po pierwsze w powietrzu spisuje się dobrze, po drugie ujęcia są genialne. Ja wiele razy używałem tego obiektywu
70 mm, który daje wspaniałą kompresję, czyli zbliża nam obiekty, które są na drugim planie i powoduje, że są dużo większe. Na przykład pokazywałem dwa zamki, jeden na tle drugiego i ten dalszy był dużo bliżej niż normalnie w obiektywie 24 mm. Kto fotografuje i filmuje, to wie, o czym mówię. I ten obiektyw, ekwiwalent 70 mm, trzeba być świadomym, że on jest taki sam praktycznie też na tej samej matrycy, co w Mavicu 3 Pro. Mavic 3 Pro już jest cięższym dronem. Nie wszędzie będzie odpowiadał przepisom, bo wiadomo, że waży powyżej 900 gramów i na przykład w CTR-ze już nie zawsze polatamy tak łatwo jak tego typu dronie się, więc on jest takim złotym środkiem. Ja przez pewien czas miałem zarówno Mavica 3 Pro, jak i Era 3 i zdecydowałem się zostawić Era 3. Wiadomo, że tutaj nie mamy tego 7-krotnego zoomu, ale on jest rzadziej stosowany. Ten 3-krotny właściwie na co dzień można stosować i prowadzić akcję wspaniale, nie tylko establishing shot, ale też poprzez ten zoom 3-krotny pokazać jakieś zmagania nasze, czy akcje i rozwijać, prowadzić właśnie tą ogniskową. Odpowiadając na szereg tych pytań o Era 3, tak jak powiedziałem na początku, nie spotkałem osoby, która byłaby niezadowolona z niego. Oczywiście chciałoby się mieć matrycę przynajmniej przy nim jednocalowe. Mamy to, co mamy. Cena tego drona spadła dość mocno. Czy można trafić okazję, czy spadnie jeszcze, to zobaczymy. Ale jest to bardzo korzystny zakup, biorąc pod uwagę, że R2S już nie jest proponowany, więc można się nad nim spokojnie zastanowić, biorąc pod uwagę cenę, tak? Bo jeżeli chodzi o nowinki techniczne i jeżeli cena nie wchodzi tak mocno w grę, no to może trzeba poczekać na model, który wejdzie na rynek pewnie za jakiś miesiąc, ale musimy być świadomi, że ta cena będzie dużo wyższa, tak? Więc to właśnie jest ten kompromis i to jest odpowiedź na pytanie, czy kupić teraz R3, czy czekać na następny model. Jeżeli masz na tyle kasy, to możesz troszeczkę się wstrzymać i poczekać. Ale jeżeli chcesz uzyskać bardzo dobrą jakość w stosunku do ceny, to właśnie R3 może być odpowiedzią na Twoje oczekiwania. I z tą myślą dziękuję serdecznie za uwagę. Pamiętajcie, że mam po pierwsze darmowy warsztat dla wszystkich początkujących, gdzie pokazuję w 5 krokach ten początek, te początki z dronem, wybór modelu, wizja, motywacja, rozwój, ścieżka rozwoju. To jest bardzo ważne, ten warsztat jest za darmo i korzystajcie z niego. Już około 15 150 osób skorzystało. A druga rzecz, o której chciałem powiedzieć, to jest też ważna sprawa, że tutaj przygotowałem też kompleksowy warsztat dotyczący Era 3, gdzie krok po kroku od pudełka aż po projekty kreatywne pokazuje, jak wykorzystać go. I omawiam wszystkie te elementy, funkcjonalność, ćwiczenia, tryby inteligentne, cały jego przekrój i wszystkie możliwości, jeżeli chodzi o tego dronisia. Jeżeli wydajesz tyle kasy na niego, to warto zdecydowanie skorzystać. Pozdrawiam, widzimy się na bieżąco i do zobaczenia. Wszystkiego dobrego. Pa!